Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nio 2, moi drodzy, na PC. Oczywiście dobrze udało się wykonać zadanie główne, niechybne zniszczenie, a teraz ruszamy z zadaniami pobocznymi i może zaczniemy od pożegnania z przeszłością, tylko najpierw sprawdzę, jaki mam poziom naszej postaci, a mamy poziom 93, więc tragedii nie ma. To zadanie jest zalecane na poziom 91, całkiem spory zalecony poziom, bo ma aż 4 tutaj znaczniki na 5, czyli może być grubo. Wiem, że to nagłe, ale potrzebuję kogoś, kto zmierzy się z pewnym człowiekiem. Razem byliśmy służącymi Buddy, poznaliśmy się wiele lat temu, zdawało mi się, że już dawno nie żyje, ale okazuje się, że śmierć nie zabrała go jeszcze w pełni. Proszę, zrób co możesz, aby w końcu zaznał spokoju. Zaraz zobaczymy, o kogo dokładnie chodzi, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Prawdopodobnie będzie to walka, wiecie, w formie pojedynku. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I chyba tak właśnie będzie, moi drodzy. A no dobra. Dobra, dobijamy jednego. Prosto. To było akurat bardzo proste. Ale to nie może być aż tak proste. Dobra, ładnie. I mamy kolejnego. Dobra. Otóż to. Uniknął, ale... Ale padł. No i dobra. Ale to nie może być wszystko. To na pewno nie może być... Oho. Magowie Onmyo. Dobra. To już nie są przelewki. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że magowie Onmyo są wyjątkowo wredni? I tak właśnie jest. Na szczęście z nimi poszło całkiem sprawnie, bo wykorzystałem tutaj średni styl walki, żeby ich po prostu zaspamować atakami, wiecie, bo normalnie byłby mega problem. Byłby ogromny mega problem. Dobra. Maska czarnego... Oho! Kurczę, ale ile ich tu jest? Miał być jeden typ, a tutaj mamy całe stado. Całe stado dosyć potężnych wrogów, ale może coś uda się z tym zrobić. Najgorsi są ci magowie. Wiem, że to może wyglądać, że to inaczej brzmi, tak? Że magowie najtrudniejsi, a w sumie poszło całkiem sprawnie. Ale z nimi... Oho, to chyba o niego chodzi. Spowolnił mnie. Spowolnił mnie i jest problem, a i to jak potężnie mnie spowolnił. O nie. No ale na szczęście mnie też udało się go spowolnić. Leczymy się. Dobra, osłabiamy obronę. Osłabiamy obronę. Dobra, i jeszcze raz go spowolnimy, bo już się mu się kończy to. Dobra, i bijemy. Skubanie jest taki twardy. Spowolni mnie niestety przez błyskawice, ale mi się to zaraz skończy, mam nadzieję. Dobra. Dobra, ja siebie wzmocnię za pomocą również magii Onmyo. Proszę bardzo. I spowalniamy, spowalniamy go. Leczymy się. Skubanie jest taki twardy. Ajajajajaj. Ajajaj. Dobra. Obrona. Ale jest spowolniony przecież. Ale to go w ogóle nie rusza. Zobaczcie. On jest spowolniony, ale to go nic nie ruszało, nie? Dobra. Walka na magów Onmyo. Także jest grubo. Dobra, 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 dobra. Dobijemy, dobijemy go. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Aj. Ajajajaj. Dobra, leczymy się, leczymy. Na spokojnie przede wszystkim. Zobaczcie, błyskawice, woda. Używa... O, jeszcze mnie spowolnił. No, elegancko. No, super. Aj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Na szczęście spowolnienie już poszło. Zapomnienie. O nie, 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 nie. Pięknie, dobra. Dobra, ja chyba zmienię na styl średni.
żeby po prostu go też zaspamować atakami, bo on będzie nas z tymi... No właśnie, zobaczcie jak nas spowolnił. No tragedia. Leczymy się szybko. Nie. Dobra, żyjemy, jeszcze żyjemy. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Dobra, pięknie. Skubaniec, ale twardy. Dobijamy go. Ale to zobaczcie, on jest kurczę jakiś z betonu. Tyle co on razy oberwał. I nic. To aż dziw bierze. Ale mamy go, mamy go. I to chyba wszystko. Tak jest, tak jest. Udało się go pokonać. Nie było to proste, ale najważniejsze, że udało, bo no, skubaniec był świetnym tutaj użytkownikiem magii Onio i teraz może być po prostu to dla niektórych argument, że warto w magii Onio iść. Fakt, że on był no, dosyć mocno tutaj ulepszony, tak, bo używał tej magii ile chciał i tak dalej, nie, ale i tak całkiem magia jest użyteczna. Dziękuję ci. Dzięki twym czynom on może wreszcie odejść do następnego życia. Gdyby Tokichiro zginął w Kanegasaki, wszystko mogłoby potoczyć się... Nie, już za późno na takie słowa. Teraz ten miecz potrzebuje pana. Skoro cię woła, będziesz się nim posługiwać. No i dobra, mamy tu hełm zarządcy Hyuga, napierzchnik zarządcy Hyuga oraz rękawice oraz jego miecz. Zobaczymy sobie ten pancerz, bo może być ciekawy. Zresztą widać, że jest na pewno... lepszy i w sumie niewiele można powiedzieć, a cięższy, więc kto wie, może go sobie weźmiemy. A czemu nie, proszę bardzo. Do tego jeszcze chyba mamy te tutaj na nogi, czy nie mamy? Chyba nie mamy. Kurczę, no niedobrze. Ale mamy chyba... Tak, to mamy. Moc magii Onio zostaje nam zwiększona. Tylko nie mamy właśnie, kurczę, tutaj nóg. To jest dosyć niefajne. Końcówka Hyuga. Ale nie mamy tego. Szkoda, naprawdę szkoda. No i mamy jeszcze hełm zarządcy Hyuga. Tylko to... My sobie zmienimy wygląd. Bo to tak średnio wygląda, szczerze mówiąc. Ten oryginalny oczywiście. Zmiana stylu. Proszę bardzo, zbroja, cyk i zmieniamy na, oczywiście, ho, ten niegłupi, gdzie on był? Ha, przypomina mi się oczywiście tutaj bezimienny król z Dark Souls 3, ale nie, mamy jeszcze maskę czarnego lisa, ale nie, weźmiemy sobie nasz tutaj... O, proszę bardzo, miliona demonów, wygląda po prostu zacnie. Myślę, że uda nam się znaleźć jeszcze ten jeden fragment tutaj pancerza Hyuga. I cóż, ruszamy na kolejne zadanie poboczne. Tym razem poszukiwanie Okuni. Znowu się spotkamy. Mogę cię o coś prosić? Wtedy jak pomogłeś mi w łaźni, w tym samym zamieszaniu, upuściłem chyba swoją spinkę. Nie mogę się wdawać w szczegóły, ale jest ona niezastąpiona i potrzebuję ją odzyskać. Z uwagi na to, co się stało ostatnio, boję się tam pójść sama. Zechcesz mi towarzyszyć? Oczywiście, że tak. I wiecie co? Jeżeli to zadanie również pójdzie sprawnie jak to poprzednie, to myślę, że możemy również zacząć zadanie główne, a przynajmniej zobaczyć jej pierwszy cinematic. Dobra, ty i Okuni łączycie siły. Dobra, możemy sobie przyzwać kogoś do pomocy, bo czemu nie? Zobaczymy 23, więc zobaczymy, kogo nam tu przyśle. Proszę bardzo, kolejną panią do pomocy, więc mamy takie naprawdę dosyć, mamy dosyć zacne grono. Przy okazji chyba mogę polevelować, więc tak też zrobię. A nie, brakuje mi dosyć sporo, bo... Tak, bo teraz musimy levelować, znaczy, żeby zalevelować, polevelować, kurczę, no to. Potrzebujemy prawie 300 tysięcy amryty, całkiem sporo. Kolejną taką rzeczą, którą warto zauważyć, jest fakt, że... Co ona tak macha głową? Jest fakt, że niestety, ale odwiedzamy ponownie tą samą lokację. Fakt, że oczywiście to ma ręce i nogi, że wracamy do niej, to nie jest tak, że...
wracamy, bo tak, tylko, no wiecie, mimo wszystko, że to jest zadanie poboczne, to jednak trochę słabo, że wracamy, nie? Do tych samych. O nie, sparaliżowała mnie. Złapie czy nie? Nie, tutaj. I... A nie, tym razem, nie tym razem, koleżanko. Świetnie, dobra. Ciekawe, czy ona tak kręci głową za każdym razem, kiedy wykąpiemy się w... tutaj gorącym źródle. Zaraz zobaczymy, czy ona tak właśnie robi. Uwaga. A jednak nie. Jednak nie. No dobra. Bierzemy kasy, bo ostatnio powiem wam, że strasznie dużo kasy wydałem, ponieważ chciałem ulepszyć swoją zbroję, którą używałem do tej pory. I to tak średnio poszło, powiem wam szczerze. Znaczy, ulepszyłem, nie powiem, że nie, ale niestety, niestety strasznie dużo pieniędzy na to idzie. Więc tak średnio na jeża bym powiedział. Dobra, wypadałoby się ruszyć w końcu, nie? I pomóc tutaj naszym paniom. Jest gi... No. Nieźle szło. Taka pomoc, powiem wam, że taka nie za fajna, nie? Dobra, bijemy go, bijemy szczura. Pięknie. Oho, chyba nasza pomocniczka tutaj upadła. A nasza 23 również. Także, no, pomocniczki sobie tak średnio poradziły. Aż się by korciło jakiś powiedzieć żart o feministkach, że potrzebny jest mężczyzna, ale może sobie daruje, bo... YouTube mnie raz, dwa zablokował, nie? Dosyć szybko i boleśnie. Coś tak czuję. Więc nie, kobiety są oczywiście niezależne i nie potrzebują pomocy plugawych mężczyzn. Ta. I podróż, niestety, gnój. Dobra. Bijemy go. Żeby ci utknęło w garle, ty obrzydliwy gnoju. Dobra, bierzemy jego rdzeń. Również bierzemy wszelkie maści błyskotki i niestety mamy dosyć nieprzyjemnego gościa. Pamiętam go, jest dosyć potężny. Na szczęście, od czego jest spowolnienie i osłabienie obrony. Teraz już jest naprawdę mięciutki i elegancko. Elegancko. W sumie nie ma co teraz się kąpać, bo i tak mamy jeszcze... A chyba, że nie. Dobra, to jeszcze raz wejdę. Po tej misji nasz bohater będzie no mega czysty. Mega, mega czysty. Jak nigdy. Teraz tylko zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do miejsca, gdzie była ta tancerka, bo w teorii to jest tancerka, nie? Ale w praktyce, tak szczerze mówiąc, nie bardzo mi to wygląda na tancerkę. Dobra, wejdźmy na górę, bo chyba tam była winda, jeżeli dobrze pamiętam, i ona prowadziła potem na dół, gdzie wcześniej męczyłem się również z belkami. Na szczęście chyba nie zginąłem tam od upadku jako takiego. O nie! Dwa ostrza. Dwa ostrza. Powalniamy i osłabiamy tutaj obronę. Z nim nie ma żartów. Z nim nie ma żartów. Elegancko. Elegancko. Wiecie, tak jeszcze myślałem nad tutaj serią poza Souls-like'ową, że tak się wyrażę, na kanale. I przez pewien czas błysnęła mi myśl na temat Pillars of Eternity. Nie wiem, czy graliście w tą produkcję Obsidianu. Jeżeli nie, no to oczywiście serdecznie polecam, bo i spadłem, ale dobra, norma. Tutaj do produkcji Obsidianu, bo jest naprawdę świetna. Fabularnie miodzio, rozgrywka taka staroszkolny RPG, naprawdę coś pięknego, także jeżeli ktoś będzie miał okazję, to proszę zagrać. Dajcie znać, czy słyszeliście o Pillars of Eternity. Jeżeli nie, no to naprawdę serdecznie polecam się tą pozycją zainteresować, o ile jesteś, drogi widzu, tutaj fanem RPGów, bo no wiadomo, no, są osoby, które też nie lubią, tak? Albo nie przepadają. Ale jeżeli tu jesteś, to prawdopodobnie interesujesz się RPGami, no bo jakby nie patrzeć, Nio również do tej kategorii się do tej kategorii należy, tak? Elegancko, dobra. Tylko tutaj mamy niestety jeszcze i Nureonne i tego typa,
Dobra, spowolnimy go i osłabimy obronę standardowo. Trzeba go tylko teraz rąbnąć i to dosyć mocno. Chyba, że robimy coś takiego. No nie. Kurczę, to było słabe. To było mega słabe. Mhm. Sparaliżowała mnie. Nie, i po mnie. Tak myślałem. Zagryzła mnie. Cholera jedna mnie zagryzła. A tam mamy swojego ducha, nie? I trochę Amrity. Ale myślę, że teraz powinno pójść prościej, bo możemy się przedrzeć od razu przez schody i ruszyć w stronę tego miejsca. Przy czym mam nadzieję, że moja towarzyszka nie ruszy. Aha, jednak ruszyła. Jednak ruszyła w stronę wrogów. No głupie. Co zrobicie? No głupie. Tutaj mamy tą zapadnię, więc nawet nie ma co iść. I zaraz, gdzie to było? To musiało gdzieś tutaj być przecież. Wiem, że tu jest gdzieś zapadnia i tu chyba spadniemy. A nie, to tutaj była ta zapadnia. Dobra. Mój błąd, ma kulpa, przyznaję. Zaraz, gdzie to było? A, no i walczy z Tesso. No ja cię kręcę. Dlaczego w ogóle z nimi walczysz? Nie, to po co z nimi walczyć? Nie teraz. Musimy odzyskać ducha. Musimy oczyścić krainę yokai. Swoją drogą, skąd się tyle yokai wzięło w tym miejscu? Czyżby to miejsce było aż tak przeklęte? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Cyk. A, i teraz jeszcze nas zasmrodził. Nie lubię walczyć z Tesso, bo tutaj problem jest potem z leczeniem, ale łatwo go całkiem rozwalić. Mhm, oczywiście. Przede wszystkim udowodnij, że nie jesteś głupia i nie wpadasz sama w kurcze stado wrogów, nie? Fajnie by było. No dobra, tak, tędy nie przejdziemy, ale możemy przejść sobie chyba tutaj. Tak, to tutaj. Przy czym tu, już na samym starcie, wiecie co? Zrobimy inaczej. Zrobimy w ten sposób, że wezmę sobie swojego ducha przywoła. Mamy świecę przywoławczą, możemy to zrobić. Dodatkowo, ja sobie tego ducha naładuję za pomocą tutaj kamienia Amrity. Proszę bardzo. I teraz jesteśmy całkiem gotowi. No i jeszcze sam się wzmocnię. Pamiętajmy gaki na początku, ale to akurat nie jest jakoś specjalnie mega problem. O wiele gorszym problemem jest Nureonna i ten drugi, którego zapomniałem. O nie! Serio skoczył na nią? Naprawdę? Chociaż z drugiej strony na mnie też raz skoczył, więc nie będę jej specjalnie tego wypominał. No dobra. Mamy rdzeń gakiego, nic specjalnego. A teraz fajnie byłoby tylko jednego yokai przyprowadzić do siebie, ale niestety już widziałem, że idą dwa. Już widziałem, że idą dwa i jest problem. Dobra, spowolnimy i jednego, i drugiego. I osłabimy. Dobra, pięknie. Tylko. O właśnie, teraz kółko możemy użyć. O tak, krój ich, krój, krój. I jeszcze coś takiego. I jeszcze w ten sposób i zaraz zginę. Nie, nie, nie zginę. Dobra, padł. Jeden padł. Więc jest dobrze i teraz dobijmy tą cholerę. A, to on był odpowiedzialny za krainę yokai. Dobra. Myślałem, że Nureonna, szczerze mówiąc. Ale dobrze, udało się. Bardzo dobrze. Udało się oczyścić, więc to miejsce jest teraz no, wolno od yokai, nawet jak zginiemy. Szczerze mówiąc, myślałem, że pójdzie szybciej. Ale tak widzę, że nie bardzo. Że tak nie bardzo, a szkoda. Dobra, mamy tutaj skrzyneczkę. Otwieramy oczywiście. A nie, nie mamy tutaj pancerza Hyuga. A szkoda, przynajmniej na, tutaj, żeby mieć na biodrek, nie? Bo wtedy mielibyśmy cały set. A swoją drogą ciekawe, co nam daje właśnie ten pancerz. Już zaraz sprawdzimy. A tutaj... Nie, nie to. Co nam to daje? Honor w harmonii. Życie plus 141. Spoko. Płynny cień... Obrażeń? Nie wiem. Otrzymywane obrażenia minus 3,5. No i jeszcze mamy dwie części.
Zwiększenie ataku i obrażenia kiju od umiejętności aktywnych. Całkiem niezły set, wam powiem. Więc fajnie byłoby jeszcze mieć właśnie tutaj na biodrek i wtedy mielibyśmy naprawdę bardzo ciekawe ubranie, bo... Po pierwsze zwiększa życie. Hej, to jest naprawdę bardzo istotne. Dobra, schodzimy za pomocą belki. Tylko tam mamy jeszcze windę. Tylko ja nie jestem w stanie tam... Chyba, że możemy tą windę przeładzić na dnie. Bardzo możliwe, że tak. Oho, gdzie jest? A, jest szkielet. Jest szkielet. Ha! Spokojnie, dostałeś tylko kulą na twarz. Swoją drogą, ja wiem, gry rządzą się swoimi prawami. Nie, 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 nie. Ja cię kręcę, ale to było słabe, ale żyje, nie? Najważniejsze. I ona tu też spadła? No, powiem wam. Odważnie, głupio, ale odważnie. Dobra, na spokojnie, no wpadliśmy, trudno. Ale musimy jakoś się z tego wykaraskać. Nie, 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 nie. Leczcie, leczcie, leczcie. Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Dobra, teraz przynajmniej widzę, co się dzieje. Dobra. Jednooki oni padł. Tylko pytanie, czy to wszystko? Nie! Oczywiście, że nie. Ale żeśmy się, kurczę, załatwili. Chyba, że zrobimy w ten sposób. Ekstremalne rozwiązania wymagają ekstremalnych rozwiązań, nie? Więc wydaje mi się, że użycie tutaj formy ducha. Nie, spierdził mi się na twarz. Dobra. Nie, nie, nie. A, by nas zepchnęła, ale nie tym razem. Dobra. Nie to, nie to, nie to, nie to. Dobra. Dobra, jest tragicznie, ale mogło być gorzej. Nie. Nie, 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 nie. Chyba, że weźmiemy sobie... Dobra. Ziołowe lekarstwo, które leczy nas ze wszystkiego, plus do tego może wy... Dobra. Dobra. Ale było grubo. I kółeczko. Tylko nic to nie dało, nie? Tam dostała troszeczkę. No lipa. Lipa, lipa, ale nie jest źle jeszcze, nie jest źle. Przede wszystkim żyjemy, więc to już jest wielki plus, nie? Nie, kurczę. Ale lipa. Ale wiecie co? To jeszcze nic. Bo jeszcze trochę i bym spadł. I to byłoby jeszcze gorsze. I giń. Cholero jedna, giń. Dobra. I? To jeszcze nie koniec. No to jest normalnie żart jakiś. Dobra. Osłabiamy go. Ja cię kręcę, nie? Ale potężny. Dobra, jeszcze osłabimy mu atak, bo czemu nie? I teraz jest mega osłabiony. A swoją drogą... Nie to chciałem zrobić. To też nie to, ale z drugiej strony te kółko... Mogłbym mu coś zrobić, gdyby nie wyskoczyło. Dobra, bijemy go. I mam nadzieję, że to on. Tak, to on. Dobra. No nareszcie, więc teraz wypoczniemy sobie w gorącym źródle. Jak najbardziej należy się, bo było naprawdę mega blisko. Mega blisko i mega niebezpiecznie. Ale jakimś cudem się udało. I możemy wezwać windę. Ta winda w sumie już nam niewiele się zda. Ale przynajmniej nie spadniemy w przepaść, więc no, to jest już dobre. Dobra, możemy też sobie nabić poziom i tak też zrobimy, plus jeszcze oczywiście tutaj rdzenie, więc awans i co tu dać? Może damy teraz w budowę, albo damy sobie teraz bardziej w magię, wiecie? Chyba tak, chyba teraz bardziej w magię trzeba dać. No dobra, mamy zapis, mamy również
Zaraz naładowanego ducha. Mam taką nadzieję, że tak będzie. I mamy. I teraz. No właśnie, tylko co teraz? W sumie tutaj jest zablokowane. Myślałem, że to tutaj trzeba ruszyć. No nic. No nic. Chyba, że trzeba. Moi drodzy. A. Jakby to powiedzieć, zebrać odpowiednie płytki, żeby w ogóle dostać się do tego miejsca, nie? Bo tam na pewno trzeba się dostać. To w ogóle nie ma, nie podlega takiej dyskusji, tylko trzeba mieć klucze. Ostatnio to były swego rodzaju płytki. Enenra? Enenra! Tak się zastanawiałam, kurczę, skąd ja znam? Dobra, ja się zajmę bossem, a ona tym drugim. Ja doskonale go pamiętam. Mam nadzieję, że wy też go pamiętacie. Tego płonącego bossa. Ale skąd tu Enenra się wziął? Dobra, cyk. Przyspieszamy sobie ki. O nie. Wiedziałem, że padnie. Wiedziałem. Dobra, leczymy się, leczymy, leczymy, leczymy. I zmiana w yokai, nie? Trzeba tego pomocnika uwalić. Inaczej będzie problem. Enedrę możemy jakoś powalić solo, ale jak będzie miał pomocnika, będzie problem. O właśnie, dobra. Pamiętajmy go. Znaczy pamiętajmy, pamiętamy go. A jeżeli nie, zapraszam do odcinka, gdzie męczyłem się z nim dosyć długo. Ale teraz jesteśmy przede wszystkim potężniejsi. Mamy pomocniczkę. I do tego potężną magię Onmyo. Ciekawe, czy użyję tu krainy yokai. No i wykrakałem, nie? Właśnie, przy okazji osłabimy jego atak jeszcze. Trochę piorunów. Spowolnimy go. I obrona. Elegancko. Do tego. Pięknie. Tylko. Kurczę, niestety. Strasznie. Strasznie, strasznie. On mnie też potłukł, nie? Chyba, że. Zrobimy teraz. Nie, nie zrobimy. Nie możemy zrobić tego kółeczka. Kociego kółeczka kaszy. Dobra. Zbite ki. I cyk. O właśnie, niech go bije, niech go bije. Pięknie. Skuban jest taki twardy. Dobra, spowolnimy go. I bijemy, i bijemy. Bijemy, 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 bijemy. Dobra. Aj. Aj, w sumie ogień na niego. To taki głupi pomysł trochę. Ale trudno. Już poszło. I mamy go. Mamy go. Glebia się ślepo wrona. Rękawice złoczyńcy. Jest. Spinka do włosów. Jest. Więc to tutaj. To ciekawe, czemu na dole było tak istotne. Proszę bardzo, następnym razem mi nie gub. Serio. Ja cię kręcę, nie? Ale żeby... Co ten yokai miał z tego, nie? Co on miał z tego? Z tej spinki. To jakoś była, jakaś była wartość sentymentalna? No chyba tak. O, moja siostra ma identyczną spinkę. Aha. Mówisz, że to kamień duszy. Cóż, mojej siostrze zawsze się podobało, jak błyszczała. Wręcz nie mogła się od niej, nie mogła od niej oderwać oczu. Ale pewnego dnia po prostu przepadła bez słowa. Podobno Hideyoshi zbierał te kamienie, żeby prowadzić swoją ohydną wojnę. I mam nadzieję, że moja siostra się w to nie wplątała. W każdym razie dziękuję za pomoc. No i dobra, mamy to. I zadanie główne i rzeczy poboczne zostały już wykonane, więc myślę, że od następnego odcinka ruszymy po prostu sobie zadaniem głównym dwie twarze gościnności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Swoją drogą, tutaj za wygraną w tej misji mamy Tykwę Tokichiro.
Także to może być jakaś wskazówka. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. No i cóż, moi drodzy, zapraszam do kolejnego, a ten już niedługo, także do usłyszenia.